Siemano ziomki, z tej strony Miksonek. Specjalnie w tym momencie uruchomiłem dla was to, abyście mogli sobie nagrywania, abyście mogli sobie zobaczyć codzienne nagrody, które mamy szansę dostać w właśnie grze Duel of Champions. Tak, jak widzicie, wczoraj dostałem 125 zł, dzisiaj dostałem kupon turniejowy, jutro dostanę 1500 zł. Jak widzicie, aż dojdę do 7 dnia, w którym pewnie dostanę te właśnie punkciki. No tak, to by było na tyle. Z tego tutaj muszę potwierdzić wymianę na gotówkę. Powiększ swoje nagrody. Zobaczymy. Resetuj nagrody. Potwierdź. I dało mi kasę, czy jak? Nie wiem, czy mi dało kasę. Ale dobra. Wchodzimy sobie, jak widzicie, tutaj do gry. Tutaj macie turnieje, których ja jeszcze nie mam odblokowanych. Tutaj mamy trening, szkolenie. Szkolenie właśnie to jest chyba właśnie kampania, którą... Z tego co pamiętam, przeszedłem. Jak widzicie, tutaj mamy w tej grze nowiny. Nowiny, w których możemy sobie wyczytać, co tutaj się dzieje. Przedstawiam nowa wersja gry, turnieje szwajcarskie. To nas nie interesuje za bardzo, gdyż ja tylko chcę wam pokazać, jak ta gra mniej więcej wygląda. Kolekcja Elo. Poziom umiejętności. Damy sobie może taki zostawimy. Osiągnięcia. W osiągnięciach nie mam się czym pochwalić, bo dopiero ukazuję wam tą grę na świeżo praktycznie. W sklepie możemy sobie, tak jak przed chwilą powtarzałem, zakupić te niebieskie punkciki, pieczęcie oraz złoto. Niestety ja tam żadnych tych punktów nie kupuję, nie mam zamiaru, bo zobaczcie, tutaj mam doładowanie doświadczenia, ale po co mi to? Sobie zagram parę więcej gier i jeszcze przynajmniej się pouczę jeszcze bardziej w to grać, tak? Wchodzimy zaraz do gry. To jest właśnie kampania. My chcemy pojedynki, dajemy walcz. Jak sami widzicie, gra jest naprawdę bardzo ciekawa, lecz niestety według mnie ona niedługo... Ciekawa mówię ze względu na to, że posiada bardzo dużo opcji, ale niedługo według mnie już będzie o wiele osłabiona jej pozycja na rynku, gdy wyjdzie już oficjalnie Hearthstone Heroes of Warcraft, gdyż tamta gra, jak nie wiem czy widzieliście trailery, ale... Ta gra wygląda po prostu, miażdży wszystkie gry na glebę. Jeśli ja tylko się do niej dostanę, to obiecuję, że będę grał w nim dzień i noc. W sensie, no nie dosłownie, no ale no, tak mogę powiedzieć. Bo naprawdę często będę w nią grać. Jest zarąbistą gierką według mnie. Jedną z lepszych w tym momencie. No tutaj widzicie, ja wystawiłem kolesia, który ma dwa ataku. Jeden od wetu, dzięki któremu on atakuje, gdy ktoś zaatakuje jego na przykład za jeden punkt, to on wtedy może mu oddać za ten jeden właśnie, dlatego że on ma tutaj jeden punkt, tak jakby to jest, będzie jeden ataku zawsze dawało. A mówię, że za jeden punkt mnie zaatakuje, bo jeśli za dwa, to on mu nic nie zrobi, gdyż on ma tylko dwa punkty życia. Koleś tutaj postawił zaklęcie długotrwałe postawia, co jest głupotą. Sorry, że tak powiem, ale to jest naprawdę głupie. Bo po co, jak ja sobie go przed za chwilę ten odsunę, on będzie miał jakieś lepsze karty, no i... Dlatego my sobie po prostu w tym momencie zagramy tą tutaj kolesiówkę, jak widzicie, pokutujący duch. Bezcielesność oznacza to, obrażenia jakie to stworzenia może otrzymać w walce od stworzeń niemagicznych są redukowane o połowę zaokrąglając to w dół. Czyli na przykład gdy ktoś mnie będzie chciał zaatakować za dwa, to mnie zaatakuje tylko za jeden, co jest naprawdę fajne. Albo za 3, to mnie zaatakuje tylko za 1. Tak mi się wydaje. Tak. No tak, tak. Dobrze powiedziałem. Ta kolesiuwa musi wymiatać, tylko ma mało życia, kurde. My sobie użyjemy w tym momencie tego gościa? Nie. Użyjemy sobie tej babki. Tego sobie tutaj przesuniemy. Weźmiemy sobie... Dodamy może nawet... Czy dobierzemy... Nie, tutaj nie możemy dobierać niestety. Damy sobie to... Kończymy turę i oddajemy teraz pole do popisu naszemu przeciwnikowi. Zobaczymy co, tutaj już to zniknęło. Aha, bo to trwa tylko... Nie, długo trwało niby. Aha, no to dobra, to nie wiem co się stało. Pomoże on je anulował, albo coś. Tutaj jak widzicie, pokażę wam moje karty teraz. Ta babka nie ma żadnych specjalnych umiejętności, ale za to ma 2 ataku, 2 odwetu, 6 punktów życia. On ma infekcję 1, czyli... Jeśli przeciwnik otrzyma karę od infekcji 1 na początku fazy uzupełnień swojego dowódcy, zakażone stworzenie otrzymuje 1 punkt obrażeń za każdą nienaliczoną karę. Tutaj mamy tą babkę właśnie. Tutaj ten koleś ma też infekcję 1. To jest właśnie to zaklęcie, co
nie pozwala moim stworzeniom bić ani się poruszać praktycznie. Mogę ich tylko ruszać wzdłuż tego, tak jak przed chwilą widzieliście, co zrobiłem. Koleś tutaj użył tej karty, nie wiem, co ja tutaj będę musiał zrobić w tym momencie. O, ten typ wymiata. Ten typ ma infekcję 2. Ma, bije, czyli uderza kogoś za 2, zostawia infekcja, która działa tak jak tamta, tylko że tam będzie biła za 2. Tego kolesia muszę zaraz sobie postawić. Będę mógł? Nie, jeszcze nie będę mógł, ale tak się przyda. Myślę, że teraz sobie zrobimy to. O, mnie praktycznie zabije, to nie ma sensu. Ja sobie chyba wolę wziąć tak. I w tym momencie on mi nie będzie miał szansy zaatakować. Zakończę sobie turę i oddaję ponownie jemu pole do popisu. Zobaczymy, co on tutaj wymyśli. Bo jak na razie ja mam bardzo dobre rozdanie. Tylko te dwie karty tutaj nie są jakoś specjalnie dobre, chociaż... Chociaż jeśli on tutaj postawi jakiegoś lepszego potwora, w sensie lepszą kartę, to on to mi się będzie mogło przydać. Mam nawet dwie takie. Dobierz kartę. Jeśli przeciwnik ma więcej stworzeń na polu bitwy, zabierz kartę stworzenia ze swojego cmentarza i dodaj ją do swojej ręki. Też bardzo ciekawe. Tylko w tym momencie to jemu bardziej by się ona przydała, aniżeli mi. O, on ma tą samą kolesiówkę co ja. Ale dobra, tam damy jakoś radę. Wstawimy tego, to jest z infekcją. I tym nie będziemy jej bili. Po prostu ona w następnym rundzie go zabije. No tak, tak zrobimy. To będzie dobre. Dalej, no koleś kończy tą turę. Co jest? Tutaj mam... Damy sobie tego w sumie... Aha, nie mogę. A to damy go tutaj. No sorry, koleś. Nie żyjesz. Tego zostawiamy sobie właśnie. Tym ładnie atakujemy. Tutaj nic nie będziemy postawiali. Nie ma sensu raczej. Możemy sobie ulepszyć jeszcze to, bo może jakieś karty później dostanę. Jak na razie to i tak nie mam wszystkich swoich najlepszych czarów, jakie mógłbym dostać. No i zobaczymy, co ten koleś teraz zrobi, bo naprawdę teraz jest praktycznie w tarapatach. Bo ja mam naprawdę wszędzie obstawione. Jeszcze zobaczcie tego koksa. On będzie mu praktycznie eliminował każdą jego kartę. Może on ją przesunie tutaj. I na tym by wyszedł właśnie lepiej, aniżeli na tym. Ta gra jest naprawdę w sensie wizualnym i audiowizualnym dobra. Z tym, że no tak jak mówiłem, no spójrzcie na Hearthstone i tą grę, jednak widać, że tam Blizzard się brał za tamtą grę. Bo jest bez porównania z tą. Tamta jest też jest dwie karcianki. Spójrzcie na to, jak ta wygląda, która no nie wygląda źle, no ale jednak tam lepiej wygląda grafika. Aniżeli tu. Dobra. Damy teraz koleś, widzę, mi zabił, ale długo coś myśli nad tym. Cholipa. Damy tym górnym kolesiem, zaatakujemy. Tak. Tak. Damy. Tak. A już go nie mogę postawić. Niestety, damy tak. Damy. Damy tak. Damy tak. Jak widzicie, mam wstawione tutaj, oni mogą zabrać max 4, czyli niewrażliwość na odwet. To stworzenie nie otrzymuje obrażeń na skutek odwetu. Też dobra karta. To jest ta infekcja 1. Ten jest według mnie mistrz. Dobra, ta kolesiówka już nie żyje. Co to? On ma te same karty praktycznie co ja. No tutaj to praktycznie tylko, żeby na czas, znaczy byleby wybronić. Ziomek, aha, on już i tak padnie raczej. Dobra, koleś mi tutaj nic nie bije. Ja tymi tutaj... W sumie to i tak mogę mu ich bić. Ten jest, ma niewrażliwość na odwet. To zrobimy tak sobie. Normalno, okej, to my sobie zrobimy tak i on w tym momencie już moim nic nie zrobi. To będzie dobre. Damy sobie to... Damy sobie to w sumie może tu. To tu. Okej, koleś poszedł się rąbać. Nie, tego nie ma sensu używać. Damy sobie dobyć kartę. Dostałem... Ej, co mi się... Co jest? To mi się po prostu zamieniło... Dwie karty minęło? Czy ja już to... Nie wiem, zobaczę sobie potem na nagraniu. O, jak widzicie, koleś się tutaj to bije. On jest w momencie...
nic mi nie zrobi, bo użyłem tej karty. O, to też jest... O, to jest dobra karta. Właśnie tą kartę tutaj posiadam. I teraz w tym momencie, gdy on mi uderzy ją, to ona przez tą kartę umiera. Sami sobie przeczytajcie, zobaczcie. No, efekt stał, gdy zaczarowane stworzenie otrzymuje obrażenia bojowe, zostaje zniszczone. Kurde, ta karta też wymiata. No, ale w sumie i tak trzeba przyznać, że jak na razie idzie mi to lepiej gra cała. W tym momencie sobie użyję tego. Ten dwa razy nawet. Oj, nie, nie będę mógł dwa razy. Ale posłuchajcie to. Użyłbym tego dwa razy na tym kolesiu. On w tym momencie, dzięki temu dostał 6 ataków. Czyli on ma 8 ataków. Czyli użyłbym tego. Dwie rundy i jest po nim. Dlatego tak myślę, żeby tak nie zrobić. Ja właśnie nie mam żadnych dobrych kart. Nie dostałem. Damy tak. Damy sobie tak, nie będziemy robić. Zrobimy sobie tak. Tą tutaj babkę tutaj raczej damy. Damy tego kolesia, żeby się tutaj z tym sobie się bił. Chwileczka. Dobra, to zrobimy tak. Już nie mam żadnych punktów, ale no nie ma co. Damy tu, niech sobie idzie. No i jeszcze jedna runtura i o ile on tutaj nikogo nie wystawi, to jest po nim. Krótko mówiąc. Bo on ma 5 ataku, jeszcze tym bardziej jak ja mówię, to dodał, to on już, oho. Nie ma o czym gadać w tym momencie. Dobre te karty tutaj mam. Odrzuć kartę zaklęcia, weź kartę zwykłego zaklęcia ze swojego cmentarza i dodaję do swojej ręki. To nie jest jakieś specjalnie dobre. O, koleś ma tą kartę, co ja? Koleś ma praktycznie takie same karty jak ja. No i mi zabije tego tutaj pewnie. Jeśli przeciwnik ma więcej... Aha, on teraz jakąś dobrą kartę sobie wyciągnął pewnie z cmentarza. Ale zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że nie wystawi tutaj, bo nie chcę mi się teraz jeszcze go dłużej rozwalać. Bo to za niego praktycznie przegrałem, tak mi się wydaje, jak na razie. Chociaż jeszcze nic nie jest pewne. O, właśnie o tym mówiłem. Chociaż tak on już nie ma ten, bo w tym momencie ja mam znowu tą kartę. No dalej, ziomek. Okej, zabrał kartę. Dobra, on już i tak w tą grę przegrał tutaj. Użyję go co szybko, bo sam nie lubię kolesie, którzy już mają praktycznie wygraną. Praktycznie wygraną, to się bawię przez pół godziny, żeby pokazać, że oni to nie są dobrzy. Dobra, to by było na tyle z tego krótkiego gameplaya. Sami widzieliście, jak gra wygląda. Ja dostałem tutaj punkty doświadczenia. Umiejętności, elo. No, to dzięki za oglądanie. Ja jeszcze może coś z tej gry stworzę. Siema.